przyszedł moment, kiedy się zastanowiłem, a może by tak dookoła świata. Jak ja zrobiłem już ten Vancouver, to jest 11 tysięcy kilometrów, to już wsiądzi i poleci, to samo. No, przecież no. Ale się okazało, że to nie jest tak proste. Dlaczego? Dlatego, że była Azja po drodze, Rosja, tam były Chiny, tam były Indie, od których z opowiadań, ja byłem osobiście w Indiach raz przed tym moim lotem, więc wiedziałem, jak tam jest. Oczywiście nie samolotem, tylko jako turysta. Tam po drodze był Iran, ale Iran dlaczego? Ponieważ Rosja nie za bardzo nam wychodziła, bo te zgody dają, nie dają, tu paliwa nie ma. Chciałem właśnie tą drogą Orlińskiego. Okazało się, że po drodze jest Iran, ale Leja mi mówi, no gdzie ty byś, no kurwa, tam leć, mówi, ta ci paliwo, podłogę ci załatwimy, człowiek tam w Iranie. No jak tak, to dobrze. I rzeczywiście tak się stało. Po przelocie tam do Grecji, ta drobna sprawa, wyleciał z Polski do Grecji, to jest problem. To jest, z Turcji, nie, tam góra Arara, piękne tam to jezioro, nie wiem, tam ktoś leciał w tej okolicy, jezioro, góra Arara, taka stoi. Patrzy się, kurczę, ta arka jest, nie, to lewa burta, prawa. Andrzej mówi, że prawa burta, ja mówię, nie, to lufa. No i żeśmy się kłócili. W każdym razie żeśmy dolecieli do Kazwinu. W Kazwinie się okazało, że mamy pęknięcie kolektora. Oczywiście chłopaki zaraz tam pomogli nam. Bardzo dobry był wybór. Rzeczywiście nadspodziewanie w Iranie nie mieliśmy żadnych problemów. Jeżeli chodzi o sprawy zgody, jakichś takich spraw, jedynie jak koledzy, którzy latali w Iranie, pogoda, czyli gorąco. Strasznie, bardzo wysokie temperatury. Myśmy się lecili na 11 tysiąca, to ten Antek nie chciał po prostu lecieć. 110 km na godzinę, kurczę, i on płynie tak, i to takie ruchy, takie trzeba było bardzo delikatnie. Klapeczki tam powiedzmy 2-3 stopienki, kurczę, i po malutku, nie, i tak się trzyma, i turla się, turla. I te patrzę się, tam nie ma zielonego, tam rzeczywiście nie ma zielonego, bo piach i nie piach. Przychodzi, dochodzimy do Zahadenu, czyli to już jest pakistańska, afgańska granica. A tutaj taka kurcza trąba, taka zasuwa z piachem, nie? Patrzę się, co to, ja pierwszy raz takie coś widziałem. No ale nic, to omijamy to z boku, nie? Tak, tego lądujemy, tam oczywiście nic nie widać, bo jest rzeczywiście słaba widzialność u tych piachów. Na drugi dzień startujemy, po tych przebojach, to są takie niedowiarki, ci ludzie jak patrzą, a co on tam ma, a co przekręcił, a ma dolarę, to Amerykanin jakiś, a co, no to takie odczucia są bardzo niesmaczne. W każdym razie startujemy, nie? A ten mówi zwierzę, tam coś gadają, pilotów, kurczę, jakiś sieczkobrzęk leci, nie, Mi-24. Mówi, nie, oni są legalnie, mówi, to oni dopiero wystartowali, idą na Indie, daj mi spokój, nie? Czyli to już taka sytuacja tego, a ponieważ tych głupków takich, przepraszam, nie jestem, jestem rasistą, powiem, nie byłem, jestem. No niektóremu odbije, to przecież tego buzuki zasunie tam w tym, tylko się pierze posypią. Lecimy przez Pakistan, spokojnie dolatujemy, kurczę, nareszcie do cywilizacji, tacy szczęśliwi, kurczę, lądujemy tam, od razu inne powietrze jest tam, nie, bo to monsunowa pogoda, kurczę, lądujemy, nie, akurat bardzo, kurczę, żeśmy wylądowali, no piwa się chce, nie, a taki wał, bo ta piwa się nie napijemy, bo to przecież tam jeszcze ta część, może właśnie, nie ma siły. W Kalkucie żeśmy wylądowali, kurczę, a tutaj ta pogoda taka do niczego, nie, czekamy. Pogoda do niczego, co znaczy po prostu burze z silnymi ulewami. W takich burzach coś mi się, ja się przyzwyczaiłem latać, ale nie na Enie. To masz i siłę, i możesz wyżej wejść tego AN, co tam. Nie? W każdym razie a jakie ty masz warunki do startu? Podstawa powiedzmy 1200 metrów, widać kurczę 20, a on mnie się pyta, jakie mam warunki. Dokuczyć, tylko żeby dokuczyć w jakiś sposób. Tak to zajrzyj sobie tam, kurczę, lotnisko ma warunki przynajmniej nie napisane. W każdym razie jest taka sytuacja, że nie można, kurczę, oni mają w sobie taki jakiś komplet, że jak biały, to kurczę, trzeba mu dokuczyć. Obojętnie jak, mamy okazję tutaj, to trzeba mu dokuczyć. Jedyna babcia, kurczę, Tereska, czyli Maria Tereta, nasza kurczę, siostrzyczka z Kalkuty, mówi, jak następnym razem będziecie lecieć, to polecę z wami. Była w Polsce, żeśmy z wizytę złożyli. Ja już wystartowała samotnie. Tak. I żeśmy akurat byli w Seulu, niejako na umarł. Bardzo nieprzyjemny odcinek, może inaczej. Przyjemnie w Tajlandii, super. W Tajlandii to jest
Piękny kraj, dziewczyny ładne. Bardzo tajki się podobały. Bardzo ładne. Bardzo ładne. To nie te na południe tam bliżej tego Bangkoku, bo to w Bangkoku to tak pizza to tak to nie bardzo, ale, ale tak w takich mniejszych miejscowościach, jakbyśmy byli, Pizza Nulo się nazywa jeden i później w Ubonie, to rzeczywiście to, 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 to ta grzeczność, się mówi, co baba do mnie na kolanach z herbatą, ja wrócę. Co za cuda jakieś. Także rzeczywiście Tajlandia jest krajem bardzo, bardzo miłym. Przemycono nas przez rzekę Mekong do Laosu, do takiej wiochy jakiejś takiej. Rzeczywiście żeśmy przed taką długą łodzią popłynęli tam, wysiadam burz taki, tu kurczę, jakiś taki. Tam, tam czuję się tam tygrysy chodzą, jak się oddaje. I taka wiocha tam na tych patykach, tam ci ludzie tak patrzą. Ładne to wszystkie, a te dzieci to tak śliczne, że nie wiem, kurczę. I tak, tak chodzę tu, tam przyglądam się, patrzę tutaj, tu penisy jakieś tam, te tygrysie tam, bo to podobno vis vitalis niesamowity po tym jak się sproszkuje. Później tam jakieś skóry, lamparcie, małpie głowy tam, o takie różne rzeczy, ciekawostki. My zostaliśmy jakimś tam napojem, takim winem, wódko winem słodkim tam, o, tak. Także żeśmy spędzili w tym Laosie może tam ze 2 godziny. Ciekawie było, nie wolno było zdjęcia, ale rzeczywiście robiłem kamerą potajemnie, tak, bo tam jeden policjant był, ale to taki jakiś dziki kraj, to już szamblami możemy tam zadziwali. Po drodze żeśmy później wróciliśmy z powrotem, po drodze żeśmy te świątynie różnego rodzaju buddyjskie zwiedzili, coś takie bardzo wspaniałe, takiej scenerii tej właśnie typowej. No ale to były takie przyjemne momenty, jeden taki na rzece jeszcze, przepraszam, wrócę do Kalkuty, jesteśmy na rzece tej, no. Mekong? W Indiach. No, świetna rzeka, Ganges. Na łodzi jesteśmy, żeśmy od rybaków taką rybę kupili, że my tego jedzenia nie chcieliśmy takiego już jeść. A to kucharzowi zlecimy, to nam usmaży tą rybę. I tak na tej łódce patrzę się, kurczę, płynie coś tam, wrona tam coś dziubie, tak nie. Ja tak patrzę się, kurczę, coraz bliżej, to się zbliża. A w telewizji kiedyś to widziałem, tylko potwierdzenie się. Znowu powtarzam, że nie kłamię, że to jest naprawdę tak było. Facet dupę mu widać za przeproszeniem, pięty, łeb tylko tak, a wrona na nim siedzi i go ciągnie. Tak. Płynie, przesuwa się tak po tej rzece. My mamy tą rybę, kurca. Patrzymy, może rzeczywiście to nie będzie tak na dobra ta ryba. No ale żeśmy zjęli tą rybę. Zapomnieliśmy o tym. Co tam było? No tego go nie ja mapę poza nim. Nie. Startujemy z Ubonu, lecimy na Filipiny, do Manili. W tym momencie szaleje tajfun za Manilią. Już minął Manilę, to decyzja. Patrzę się, jak te wiatry tutaj idzie, nie to sobie tak, patrzę na mapę, to tutaj powinno być dobrze. Nie? No dobra, jak będzie dobrze, to zobaczymy. Startujemy, idziemy nad Kambodżą. Nad Laosem, Kambodżą, nad Wietnamem, patrzę, że podziwiam te górki, tam gdzie kurczę tych Amerykanów brzydkich, tam różne linie. Sceneria rzeczywiście może być taka, jak sobie człowiek przypomni te z filmy i tak dalej, te książki. To no, las, góry, to na pewno dla mnie było przyjemnie. Przepraszam. I jesteśmy jakieś, lecimy przez Morze Południowochińskie, wchodzimy w strefę już aktywności tego właśnie tajfunu. No, zaczyna się cyrk. Burze, potężne chmury wypiętrzone. Widać tutaj, gdzie ulewa ściana wody, tu ściana wody. Więc myśmy szli na wysokości około, powiedziałbym, na jakieś 2,5 tysiąca metrów. Decyduje się na zejście po prostu nad wodę. Tak jak Orliński sobie schodził nad wodę, jak była burza, raz w górę się zdecydował, to szedł. Jak poszedł znowu, to mu ta piana klucza leciała do kabiny, tak blisko leciał. Identyczną sytuację mamy właśnie teraz. Nie chcę lecieć przez, na wysokości powiedziałbym takiej właściwej, dlatego że będę wewnątrz, spotkał wewnątrz masowe chmury burzowe. Jak się właduje, to nie będzie jedna, druga, tylko to będzie jedna, dziesiąta albo trzydziesta. Bo ja mam jeszcze 500 mil do Manili. To jest naprawdę bardzo daleko. W związku z tym klucza decyduje się zejście nad wodę. Schodzimy nad wodę, wysokość 200 metrów. Ściana wody, tu ściana, po prostu tak myszkuje. Wiatr, idzie mam boczny wiatr i czym bliżej brzegu, ten wiatr jest po prostu bardziej za mną. Nie? No to już na tym odcinku, jednak tym długi 500 mil, no to już te warunki się w noc zmieniały.
ale coraz bardziej nam daje. Tu coraz niżej. Patrzę, w fale są, to jest 10 skali Beauforta, to jest na pewno. Jesteśmy na 100 metrach. Nie da się uniknąć opadów deszczu, które po prostu schodzą z tych chmur. Ja nie przejdę wyżej, no to wiadomo oczywiście dlaczego. Idziemy kluca i zaczynam się po prostu bać. Dostaję takiego pietra i kurczę, nogi mi się zaczynają, jest gorąco, a nie jest zimno. W kabinie jest taka wilgotność, jest temperatura wysoka, a widzisz po prostu zimno i się częste. W pewnym momencie Andrzej, mój drugi pilot, siedzi, dostaje takiego wesołego humoru. Zaczyna się śmiać, żartować. Ja patrzę na mechanika, poważnie jest, a ja czuję, co się dzieje. Silnik w pewnym momencie nad wodą, kiedy jesteś, kurczę, gdzieś tam, ja bym wie gdzie, każde dygnięcie silnika, każde coś, coś nie tak, to od razu wyczuwasz. O kurczę, no sobie się, no to ładnie. Za daleko jest do brzegu, ja już nie mówię, że wracać, bo to ja daleki byłem od tego, żeby wracać. Ale jest tak daleko do tego brzegu, że chyba ja nie, przepraszam, że nie widzę końca. W końcu w pewnym momencie jest tak daleko do tego brzegu, że jest to za długo, żebyś ty w tym stresie wytrzymał. Po prostu lecisz i się tak długo bać, czeka nas jeszcze, powiedziałbym, no 4,5 godziny lotu do 5. To jest po prostu niemożliwością w tym napięciu na 100 metrów. Więc zastanawiam się, bardzo w tym strachu, tak się wkurzam na siebie, mówię do siebie tak. Wziąłeś, podjąłeś się tego, ktoś cię pchał, sam chciałeś tego. Weźże zrozum to, że może się zdarzyć, że po prostu wpadniesz w wodę. A jak wpadniesz w wodę, to po co masz ten kombinezon na sobie? Po co masz tą tratwę, którą kurczę tyle zabiegałeś o nią? Po prostu będzie to krótka, to będą sekundy. Silnik stanie, nie zapuścisz go, bo nie ma siły, żeby ze 100 metrów w tej wodzie czy coś, albo się zakrztuć, jakby był na 1000 metrów, to nie ma sprawy. Może. Natomiast na 100 metrach to po prostu już wiesz, co masz robić. Nie to, że lecieć do kabiny, bo ty, tak, jeszcze przećwiczyłem to wszystko w myślach. Nigdy nie wodowałem tego, ale po prostu mówię tak, nigdzie się nie ruszam stąd. Włączam tylko ELT, czyli Emergency Locator, nie? Żeby poszło sygnał, że jestem w niebezpieczeństwie. Andrzej nadaje w tym momencie, nie wiadomo komu w zasadzie, bo tam mamy kontrola Hongkong chyba nas wtedy prowadziła, ale na 100 metrach to i tak do drugiego samolotu najwyżej możesz podać. Ale kto ci przyjdzie na ratunek? Tam nikt nie przyjdzie na ratunek. W tej strefie, to nie jest północny Atlantyk, w tej strefie po prostu nikogo nie będzie. Wpadasz do wody, to są sekundy i musisz zrozumieć to, że musiałeś się liczyć z takim niebezpieczeństwem. Więc mówię, dobrze, więc jak się tak stanie, wiem co robię. Tak sobie w głowie, nie? Zezłościłem się na siebie, leć. Masz dolecieć już, nie? Na tej zasadzie tak. I rzeczywiście, kurczę, jakoś tak tego, raz, kurczę, tak zebrało się we mnie, kurczę. Chociaż ten silnik, kurczę, tego, to na pewno było nieprzyjemne. Do końca on cały czas tak dygnął, nie? Jak tylko więcej wody dostawał, filtr, wszystko, trzeba było pozamykać to wszystko, ogrzew, nie? Podgrzew gaśnika, żeby to jak najszybciej. No jakoś idzie, no idzie, nie? Czym bliżej brzegu patrzę się, statek. Płynie stateczek. Wypłynął, zniknął w tych falach. Nie ma. Wypłynął, znowu się zniknął w tych falach. Dochodzimy do brzegu Filipin. Chmury się podniosły troszeczkę wyżej. Pogoda się zaczęła poprawić, bo to zaczęło się, jak tu Manilia, to kręciło i tak jednocześnie szło w kierunku północnym. I zaczęło się troszkę czyścić. I te chmury się podniosły, także wchodzimy gdzieś na 1000 metrów. To już po prostu widzę szansę, że dojdziemy, nie? No i rzeczywiście dochodzimy już, jak już żeśmy brzegi zobaczyli. Te fale jak się rozbijają o te skały, to tam, nawet jakby tam wylądował, to by nie wylazł na te skały, bo by te fale go po prostu rozbiły. Tam to po prostu może by, jak kombinezon żeśmy mieli, to by nas wyrzuciły te fale tylko tam, nie? Ale to tam by to jakby walnęło nas. Patrzy się, kontenerowiec leży na boku. Drugi kontenerowiec za chwilę, to już tam gdzieś leży statek na boku. Taki huragan był, że te statki powywracały. Przesunęły się te balasty czy coś tam i to powywracały. Lądujemy, podchodzimy do lądowania, nie, Manila approach.
Ja już zadowolony jestem, bo to takie miłe się słyszę, kiedy już jest blisko lotniska, to się przechodzi na ten approach, nie, no i kwiórca. No to mówi, daj mi numer jeden, nie, do lądowania. My lecimy 300 na godzinę. Z tylnym wiatrem, nie, 300 na godzinę podejście, on podaje nam, że, ale jesteśmy na wysokości, nie pamiętam, możeśmy już wyżej weszli. W każdym razie on nas pomylił z Benkiem. Lecimy, no. Dobrze, czyli teraz tak, jesteśmy na zniżaniu, nie, żeby przechwycić Jelesa, nie? Na zniżaniu jesteśmy, to my coraz wolniej sobie rozmawiamy, a on mówi, a na jakim ty samolocie jesteś? Ja mówię, PO2, nie? Bo to jest Papa Oscar Alpha 2. Tak się nazywa w międzynarodowym kodzie samolot AN2. No tam oczywiście on nie wiedział, co chodzi, bo w tych książkach zawsze W każdym razie. Mówi, dobra, odesłał nas gdzieś tam w strefę wyczekiwania, nie? W kolumnie nas postawił, my poczekali, no i żeśmy wylądowali. Przychodzi kurcza celnik, a jestem tak nabuzowany, nerwowy już taki po tym locie, z jednej strony szczęśliwy, że to rzeczywiście wyszło, a z drugiej strony celnik stoi, taki kurcza, jakiś taki kolorowy i mówi, $350. Nie? Ja mówię, taki chuj. Ja wiem, a może byś się spytał, czy mi się pić nie chce? Może kawę byś mi postawił? Bo ja jestem zmęczony. I wygoniłem go. No oczywiście, powiedz do celnika tak i coś, no to zaraz afera, nie? I oczywiście to doszło do tych wyższych, tam do generała, bo tam wojsko rządzi, do generała doszło portu. Generał portu gdzieś tam dalej. Doszło do ambasady w Bangkoku. Szumski był akurat ambasadorem, w tej chwili jest dyrektorem na ten region w Warszawie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Dzwoni do mnie, mówi, panie Waldemarze, aleś pan tam naród zrabiał, nazwali pana tam, bo ja rzeczywiście później jeszcze dałem mi popalić tam w środku, tam jak poszedłem, bo tu paliwa nie było, a to, oni mają czas, a to zgody, zaczęli komplikować. Ja zrobiłem na nich złe wrażenie, a oni także nie mogliśmy się dogadać. Pan Szumski wyprostował sprawę z panem generałem i mówi do mnie, panie Waldemarze, niech pan idzie do tego generała, niech pan tam mógł jakąś pamiąteczkę, znaczy coś, bo on powiedział, że panu załatwi, dostał pan zgodę dyplomatyczną, co się wiąże, że nie trzeba żadnych zgód, żadnych opłat, tylko może sobie pan lecieć. Czyli po prostu tak, czasami warto tak kogoś tak ustawić, żeby tego. I rzeczywiście bez żadnych problemów na drugi dzień latali koło nas z paliwem, ze wszystkim, pan generał kazał, koniec, sprawa była czysta, celnik nie chciał żadnych pieniędzy, lewizny pod stołem, także wystartowaliśmy z Manili, lecimy na Tajwan. Do Tajwanu, no, raczej relaksowa, tam troszeczkę gdzieś ten drugi tajfun, ciągle powstają nowe tajfuny, dolatujemy do Kaohsiungu. Na Tajwanie lądujemy, spotykamy Polaka, chodzimy sobie dwa dni, naprawdę piękny kraj. Rzeczywiście to jest coś innego, aniżeli Chiny. Tam jest, powiedziałbym, ta kultura, to widać to bogactwo tam. Startujemy z Tajwanu do Seulu. Tam, gdzie właśnie mamy być przyjęci przez prezydenta DU, wszystkie tam kurcza wielkie, bo dziennikarze tamtego, ale mamy prawie 2000 mil. I oczywiście Chińczycy nas nie lubią, bo tam takie zatargi są, a my przechodzimy obok tych stref chińskich i z Tajwanu startujemy. W Seulu mamy lądować o godzinie 10 wieczorem, czasu lokalnego, i ponieważ po 10 wieczorem cywilne statki powietrzne nie mają prawa latania, stan zamrożonej wojny, jak bym to powiedział, między północą a południem, Amerykanie tylko latają na F-16 i pilnują cały czas, non stop. My lecimy 40 km na godzinę. Oczywiście znowuż analiza pogody, jak, co będzie, co. Ja mówię, do połowy będziemy mieli, do tyłu od połowy będziemy mieli, tak do przodu kopniaka dostaniemy, czyli po 1000 kilometrach, że po prostu nadrobimy straty. Rzeczywiście, po starcie 40 km na godzinę, prędkość podróżna, no, kurca, nieźle. Po 3 godzinach, żeśmy się trochę przesunęli, prędkość wzrosła chyba do 80 notów, to już było dobrze. I przez radio wołają nas, mówią, że ponieważ nie mieścimy się w czasie, w związku z tym
nakazują nam zawrócić do miejsca startu. Czyli do Kaoszu. Nawet nie do Tajpej, bo Tajpej jest stolicą Tajwanu, tylko do Kaoszu, jeszcze bardziej na południe. Ludzie po prostu bez pojęcia. Dlaczego? Dlatego, że ten tajfun już ogarnął, bo to, czego ja uciekałem, te 40 km na godzinę, to było od tego, że on już był blisko. I oni, pogoda się psuje, a ja wiem, czy popatrzyłem na zdjęcia satelitarne, na prognozy i tak dalej, widzę, że ja po prostu będę miał dobrą pogodę. Ja będę durny tam wracał, w nocy jeszcze będę lądował. Absolutnie. Co chcę na papu? Nie słyszę cię. Cisza, nie? Jesteśmy w powietrzu, ale nie możemy się dogadać. W końcu Okinawa się do nas nazywa. Z Okinawy mówią, o której godzinie będziemy w Seulu. Oczywiście będziemy, mówimy, że lokalnego czasu, nie pamiętam nam Zulu, tam było ileś tam, 14 Zulu chyba, o 14 Zulu. To jest londyńskiego czasu, a ja my 5 minut przed czasem wylądujemy. Okej, lecimy. Zbliża się noc, jesteśmy jeszcze, mamy jakieś około 400 mil do Seulu, do tego, no, no nieważne. W każdym razie już jest noc, odzywa się, aha, i lecimy, coraz bliżej, odzywa się kontrola koreańska i mówi, że żadne lotnisko już nas nie przyjmie. Super. Ja lecę sobie dalej, tam się będę przejmował, nie? Lecę sobie dalej, tam gdzie tam siedzi, tu kurca, noc piękna, kurca. Dochodzimy do brzegów Korei, patrzymy tysiące świateł, co, miasto czy co, i patrzymy się takie coś, takie ciemne, nie? I Andrzej, ten drugi pilot, mówi, Waldemar, góra! Ja mówię, gdzie? No góra, mówi. A patrzę, no, zgubiały. Stres, zmęczony, czarna, tego, no, powiedział góra, no coś trzeba zrobić, trzeba pomyśleć, nie? Ja mówię, spokojnie, poczekaj. Okno, otwieram okno, łeb na zewnątrz, przyglądam się, wieje, wiatr, nie? Patrz, jeszcze, co mnie zmyliło, że światełko między tymi górami, światełko, było też tak na takiej wysokości. No, patrzę na przyrządy, wszystko w porządku. Nie, ja mówię, czuję, że wiem o tym, że to jest chmura, no ale sugestia, nie? Chmura, no to w górę tam, nie? I tak trochę taki, ty. Przygląda się, ja mówię, Andrzej, chmura, no przestań, się śmiejemy z siebie oczywiście, nie? Okazało się, że te setki tych świateł to są statki rybołówstwa tego przybrzeżnego, koreańskie. No i one tyle po prostu świateł. I to stworzyły nam po prostu zakłócenie jakieś, powiedzmy, w układzie przestrzennym. Takie, ten powiedział tu panika, nie taka. No to po prostu zmęczenie, nie? Pośmialiśmy się trochę. No i ten mówi tak, lecimy. Nie ma dla ciebie lotniska do lądowania. Ja mówię, no to elegancko. Should I declare emergency? Czy muszę deklarować, że jesteśmy w sytuacji niebezpiecznej? Tak delikatnie mu to zasugerowałem. Stand by, poczekaj. No to lecimy dalej. A już wiedziałem, że w Korei wyląduję. To już nie było siły, bo nie było innej możliwości. Nie było innej możliwości. Jest jedno lotnisko na takiej malutkiej wysepce. Wiem, że to lotnisko jest. W GPS-ie mamy go wprowadzonego, czyli mamy całe koordynaty, mamy jego dane z Gipsena. Także jak mnie nawet nie zezwolą, to ja po prostu robię sobie, ogłaszam oficjalnie, a to, że się parę papierów później wypełni, to jest mniejszy problem. Ważne, że było nigdzie musiał, a jest gdzie. Także się nie martwię, idę sobie dalej po prostu do Seulu. Ciemnica taka, ale już jestem, czuję to, że już jestem w Seulu, nie? Taki szczęśliwy, nie? Tylko, że tutaj zaczyna się komplikować, bo on i tutaj zaczyna mówić, że nie ma lotniska zapasowego. W końcu mówi tak, jest dla ciebie lotnisko, podaje mi jakieś około 200 km na południe od Seulu, czyli po drodze, gdzieś tam możemy wylądować. No to już jest dobrze, jak już dali nam lotnisko, to jest super. Nie? Lecimy dalej. Wysokość gdzieś około 3 km, na takiej wysokości lecimy. I pogoda super, piękne, gwiazdy, kurczę, chmurek nie ma. Pełno światem. Korea to jest jedno miasto. Coś leciałeś nad Koreą? Jest, to jest jedno miasto. Po prostu tak gęsto jest tych ludzi, tych miejscowości, że wszędzie się świeci. No i on mówi, ja mówię do niego tak.
ja wiem, lecimy taki świat drogi, dookoła świata. Czy nie byłbyś taki uprzejmy i coś załatwił, żebyśmy do tego Seulu dolecieli? A brakuje, lecimy prędkość 160 nodów. 160 nodów to jest, Stasiu, ile ponad 300 km? Prawie 300 na godzinę. Tak. Zasuwamy z taką prędkością i wychodzi nam, że 10 minut się spóźnimy do tego Seulu, pomimo tego opóźnienia. 10 minut się spóźnimy, to wiadomo. A my mówimy cały czas, że my zdążymy. A ty, on mnie tak popyka, mówi, czy ty, a nie możesz jeszcze trochę przyspieszyć? Już się nic nie dało, żeby przyspieszyć. Te 10 minut to jest za krótki odcinek czasu, żeby nadrobić tą stratę, bo to wytraci to szybko, ale nadrobić 10 minut przy takiej manewrowości, prędkości, jak ma Antek, to jest rzeczywiście niemożliwe. I to on mówi, no niestety nie możesz tam lądować. I ja go tak poprosiłem, że no zrób coś, lecę dookoła świata, to zmęczeni jesteśmy, że ja wiesz, jakby to było nam miło, abyśmy w tym Seulu wylądowali. Would you please? Nie, tak do niego. I on chwilca, stand by. 10 minut gdzieś minęło. Okej, okay, masz zgodę, mówię, na lądowanie w amerykańskiej bazie wojskowej pod Seulem. Nie na Kimpo, tylko pod Seulem, w każdym razie 20 parę kilometrów, jest prawie Seul. Nie, i także tego, już możesz przejść na kontrolę lotniska i tego. No to podziękowałem, thank you sir, have a nice day, tutaj w ogóle. Nie. Powiedziałem, zadowolony. Andrzej patrzył na mnie, gębę rozdziałem. Ja bym tego nie zrobił, tak mój drugi pilot mówił. Ja mówię, chłopie, po prostu trzeba poprosić. No, tak musiałem, że po prostu głupio było powiedzieć nie. Zadzwonił, coś okazało, do ambasady polskiej. Ambasada polska zadzwoniła do szefa sztabu wojsk lotniczych amerykańskich w Korei. Powiedzieli o co chodzi, ambasador powiedział o co chodzi, ten mówi proszę lądować, dać zgodę, tam mają wylądować, bum, koniec, 10 minut i decyzja była załatwiona. Oczywiście sprowadzili nas do lądowania elegancko, światem, kurczę, choinka się świeci, reflektory, kurczę, wylądowali, nie? Tutaj patrzą się, kurczę, jak F-16, jeden w górę, drugi w górę, tam kiwają nam rękoma, kurczę, reflektory ustawiali, co potrzebujecie, to tamto. Celnicy jacyś przyszli, kopaczy, tylko bum, bum, wszystko załatwione. No i niestety przyszło nam czekać 3 tygodnie w tym pięknym Seulu. Bardzo pierwsze 8 dni w pięknym hotelu w Hiltonie na 12 piętrze, gdzie mieszkał na naszym piętrze również król Burkina Faso, takie państwo, tak? Z Afryki. Był tam i żeśmy z tym murzynem sobie mieszkali tam na tym piętrze. Kiedy wracałem do pokoju, zawsze jak zacząłem Chavesa butelkę, to oczywiście była zaraz nowa dostawiona. Także wyszedłem, wypiłem kieliszeczek, poszedłem, tam pochodziłem sobie, wracam, już jest postawiona nowa butelka. Oczywiście tam mieliśmy gości dużo, byliśmy zaproszeni tam przez wiceprezydenta DU na kolację, bardzo ekskluzywnie, tam ambasadę, to dużo było takich oficjalnych takich spotkań. Było sympatycznie, ale jak przyszedł wkrótce ten 8 dzień, żeśmy usłyszeli, że trzeba się rozstać z tak pięknym hotelem, a perspektywa jeszcze była nie wiadomo jak długa, żeby czekać na zgodę do Japonii, bo to właśnie było przyczyną, bo Japończycy zażądali 10 tysięcy dolarów za lądowanie, nawigację, to Stasiu wie, że to Benik się chyba tyle nie płaci, za całą obsługę w ogóle, za pasażerów i tak dalej, to tyle nie będzie. W każdym razie tyle zażądali i tyle. Pożegnanie się z tym hotelem to nie było takie miłe, ale żeśmy sobie na koniec poszli do tych 8 restauracji różnego kategorii, co było, znaczy nie kategorii, z różnych krajów, co było tam na dole w tym hotelu, to żeśmy poszli tak, tam, gdzie nam się podobało i żeśmy na 500 dolarów kolację sobie zjedli, te trójkę. Nie? Także żeśmy ich tam jeszcze naciągnęli troszkę. Także w sumie przypuszczam, że około 15 tysięcy dolarów DU musiał zapłacić za 8 dni naszego pobytu. No ale z takiej górki, kurczę, to szybko spać, wejść to tak nie bardzo. To żeśmy zaczęli szukać jakiegoś pomieszczenia, hoteliku, żeśmy takie dziurki znaleźli, dziuple takie jak w Japonii są modne, że kurczę, na baczność prawie siedzi, leży znaczy się, bo wstać nie można, bo jest za nisko. I taki kurczę, pokoiczku tam, żeśmy się gdzieś tam zmieścili, tam woda trochę leciała. Takie dziadostwo było niesamowite. Przychodzą różne nastroje psychiczne i każdy jest trzech chłopów. Czyli już jest bija, prawie powiedziałbym 2 miesiące, to już odbija na mnie. Jeden nerwowy, drugi nerwowy. Spokój staramy się zachować, ale to przecież musi coś wybuchnąć.
Jest takie jedno zdjęcie, które mam, kiedy siedzę, jestem w takim kryzysie psychicznym, siedzę tak minę. Nie widzę szans, żeby się dostać do Japonii. Nie widzę szans, żeby się dostać do Ruski, czy to będzie Władywostok, czy to będzie Piotr Bonus. Nie ma szans. Ruscy zgody nie dają. Japończycy 10 tysięcy dolarów. Co robimy? Ambasada jest po prostu zrozpaczona z tego powodu, że my im przeszkadzamy. Bo jesteśmy tam i oni nie wiedzą, co z nami zrobić, nie wiedzą, jak nam pomóc, nie mają pieniędzy. Ja nie chcę, ja mam pieniądze, ale ja nie chcę wydać tych 10 tysięcy dolarów za głupie lądowanie i nawigację naszego kochanego Antka. To jest połowa wartości aera. W każdym razie to wpływa wszystko bardzo deprymująco. I każdy z nas chce iść w jedną stronę, w drugą stronę. I rozchodzimy się. I masz tutaj, bo jeden z nas trzymał kasę, konkretny mechanik. Ja mówię, tu proszę bardzo, ile potrzebujesz? Masz 5 dych, kurczę, masz 5 dych. Ja też biorę do pierwszego. Idziemy, nie widzę was. Nie? I po prostu rozchodzimy się, każdy idzie w swoją stronę gdzieś tam. Ja idę do baru, tam poznaję jakiś, kurczę, tam nie Norwegów, tylko jakichś Europejczyków w tym barze. Te gdzieś poszli, tutaj jakieś tam na dziewczyny, żeśmy poszli zobaczyć. I no tak dużo tak chodzi sobie tam. Nie? W każdym razie nastrój jest nieciekawy i perspektywy bardzo nieciekawe, bo nie wiemy, co się stanie. Samolotu nie chcę zostawić. Przerwać lot teraz, w tym momencie, kiedy w sumie dzieli nas dwa skoki już naprawdę do dobrego latania do cywilizacji. Przychodzi wiadomość, że mamy zgodę u ruskich. Ale jeszcze jedna rzecz, poszła wiadomość do Stanów Zjednoczonych, do jakichś tam attaché wojskowych, o zezwolenie lądowania na lotniskowcu naszego AN-a. Pomiędzy Japonią a Alaską. Ambasador się mnie pyta, mówię bardzo dobrze, lądował pan kiedyś na lotniskowcu? Nie. Ale na AN-ie latasz. Ja mówię, no czym ale to ląduje? No to tak się mówi. No nie, bo w sobie lądują, ale to no. Kto podejmie taką decyzję? No nie, oczywiście, to nie prawie wylądować, nie wiem, czy to było ja. To podejmie decyzję. Ale naciskamy i bierzemy taką decyzję. Ja mówię, nie ma siły. Chłopy Tropagowska muszą być amerykańskie statki, lotniskowce. Są bazy, przecież te aluety są, tam są bazy wojskowe, bardzo wszystko obsadzone. Musi tam przecież być lotniskowy. Niech nam kurczę podadzą. Dobra, to będzie super wydarzenie. A po prostu ja sobie rozwiążę wiele problemów. W międzyczasie prowadzę negocjacje z Japończykami, dochodzę do porozumienia, że firma jakaś tam da nam obsługę za 6 tysięcy dolarów. No dobra, niech będzie. Pogodziłem się już tam z tym. W międzyczasie żeśmy się przenieśli z tej dziupli, bo przyszedł ten wieczorek, ten starszy wieczorek na Beningu lata. Marian Wieczorek. Mariusz przyszedł do nas, odwiedził nas, zobaczył nasze miny i mówi, wiecie co, myśmy tak z chłopakami uzgodnili, że wam pomożemy, u nas tak miejsce jest, tego, chodźcie do nas do domu, nie? No i rzeczywiście te chłopaki nas wzięli, tych sfrustrowanych, zrobili kolację, humory nam się poprawiły, żeśmy mieszkali u Czesia Bednarskiego. Kilku latowców pracowało w tym czasie oni w Azjanie. Koreańskich. Tak. I tam nas zaprosili, no oczywiście te, nie wiem, około 10 dni żeśmy spędzili w ich mieszkaniu. Było wesoło i smutno. Jak porażka. Czesiu Bednarski miał bardzo fajny hobby, kłaść się na rękę z Andrzejem moim. Także czasami 5 rano on jeszcze przy stole, przez stołem jeżdżącym w kółku na rękę się kładł. Oczywiście flaszki przeszkadzały, to tylko znowu. Także no ale perspektywa już była, bo żeśmy się dowiedzieli, że Rosjanie zają nam zgodę pójść nad Wyspami Kurylskimi obok, drogą lotniczą, co prawda, ale tam te wyspy po prawej stronie trochę zostały, ale ważne, że dają nam zgodę. No z Japończykami 6 tysięcy trzeba po prostu je wypłacić, no sprawa jest czysta. Do samolotu lecimy do Japonii. Mam takiego kaca, przepraszam, to nie pójdzie oficjalnie, mam takiego kaca, że niemoralnego na pewno, że mówię, wiesz co Andrzej, ty się lepiej czujesz, to ty siadaj na lewy, a ja po prostu idę spać. Obudziłem się jakieś godzinę przed Hakodate, przed Japonią.
Przychodzę do kabiny, patrzę, jaki piękny widok, krajobraz, tak, japoński, nie? Morze takie piękne, czyściutkie, tutaj wysepki, nie? Lądujemy na wyspie, właśnie w Hakodate, na Hokkaido, to Hokkaido, Sapporo na tej wyspie. Myśmy wylądowali, kurczę. Przychodzi Japończyk i tak się, kurczę, kłania, uśmiecha się, nie? Ręce zaciera, przedstawia się mi, Watanabe jestem, nie? Ja wiem, no to ładnie. Mówi, wszystko jest załatwione. Pogoda, tak, będzie. Paliwo załatwione, olej, no nie ma oleju. No to co? Za co mam ci 6 tysięcy płacić? Więc ściąga, jak szybko może, bum, telefony, komórka, tu, tamto. Już kurczę, rano olej jest. Nie? Przywiózł olej, tam chyba z 500 kilometrów tam przywozi. Olej jest, tak on mówi, no to już wszystko mamy załatwione. Daje mi rachunek, nie, policzone wszystko. Wadzio wierzy, kurczę, 6 tysięcy dolarów, odlicza przy samolocie. 1, 2, 5, 6. Arigato, arigato. Ukłonił się, poślizgnął, zniknął. Nie ma go. No, w każdym razie wszystko, ja się upewniłem w tych wszystkich flight service station, czy wszystko jest załatwione, tak, wszystko jest koperta, jest tam plan lotu, to wszystko, zrobił to, to rzeczywiście zrobił. No, ale to było za 6 tysięcy dolarów. Siadamy w samolot, idę jeszcze do flight service station na pogodę, nie, do meteo. Jak ja, słabo mówię po angielsku, ale jaka tam pogoda w Pietropolsku? Good, good, jojo. Wsiadłem w samolot, lecimy. Ja wiedziałem, że tam będzie niedobrze. Cała ten przestrzeń pomiędzy Wyspy Kurylskie, wszystko odsunięte, piękne, kawa, kurczę, pogoda super, lecimy tam 2500 metrów chyba, to w fitach to było, tam to podmurzcie sobie przestrzeń. W każdym razie gdzieś lecimy 8000 i dochodzimy do, już widzimy chmury na horyzoncie i jesteśmy jakieś 100 km od brzegu, od Kamczatki. I teraz patrzę się, że to jest poważna sprawa. To nie jest to, że jakiś tam, jakiś sobie tam froncik ciepły o coś takiego. Jest to poważna sprawa, na pewno oblodzenie, bo temperaturę wiem, jaka jest temperatura. Tam była chyba 3 stopnie na ziemi, także murowane oblodzenie mam w górze, to już się zaczyna elegancko. Wchodzimy w tą masę, jesteśmy już nad lądem. Patrzę się, lód. No tak. A 2700 metrów mają szczyty na Kamczatce, między tym brzegiem, a Pietropawłowskim, gdzie mamy lądować. Na mapie amerykańskiej zaznaczone z tej strony lotnisko jest radiostacja prowadząca. Wycofuję się, spróbuję nastawić radiostację prowadzącą, oczywiście nic nie słychać. Wychodzę z chmur, schodzę niżej, nad morze, wchodzę na 100 metrach, jesteśmy pod chmurami. Szukam lotniska. Jest godzina do zachodu słońca. Paliwa mamy jeszcze na 3 godziny, jedno dobrze. Krążymy, zaczynamy po amerykańsku gadać, czyli po rusku z nimi, bo tam się nie dało, nie? Gabarisz po rusku. No nie mnóstwo gabarisz. No to dawaj, gdzie ty chcie? I taka gadka, nie, do niczego nie doprowadzająca. On mi podaje szybko pozycję jakiegoś lotniska o jakieś jeszcze 1,5 godziny na północ, a ja patrzę sobie tego lotniska tutaj, a ja tam polecę i co? Górki, bo widzę na mapie, tak. Mam dobrą mapę amerykańską, kontury to wszystko widać, wiem gdzie mogę przejść. Nie pójdę tam na północ, bo tam kurczę, troszkę się podniesie teren i ja już jestem przyklapny, znowuż będę wracał tu. Krążymy godzinę i się zastanawiamy. Znalazłem takie lądowisko, patrzę się, później się dowiedziałem, że to było lotnisko trawiaste kiedyś, ale 20 lat temu. Chodzę nad tym, nie? Mówię, chłopaki, tutaj wrócimy. Po decyzji, jak pójdziemy jeszcze raz w górę, zobaczymy, czy jest lód taki, że trzeba będzie lądować przed zachodem słońca. Musimy po prostu tutaj wylądować jeszcze, kiedy jest widmo. A co dalej będzie? Ja czułem, że to może się zakończyć po prostu źle. Zakończymy lot w tym miejscu. I, ale trudno, no po prostu nie ma innego wyjścia. Góry są tak duże i tak potężne, że tam lód jak się złapie, no to po prostu na Antku to się pójdzie nie wiadomo kiedy. Idziemy w górę. Idziemy w górę, śniegu już nie ma w tych chmurach, czyli ta chmura, ta wewnątrz masowa, taka jakieś tam CB było, coś jak się przesunęło. Idziemy, jest oglądanie, ale taki szać, nie, taka się robi, nie, remi icing, nie, taki.
I tak idziemy, idziemy, kurczę, 2700, bum, bum, bum. Lecimy, kurczę, gaz do przodu, kurczę, ile się tylko da, zasuwamy. I rzeczywiście, oblodzenie takie stało, trzymało się, nie łapało nas więcej. Lecimy, nie, oczywiście, tam prąd ILS, ląd, wychodzimy tam ze 120 metrów z tych chmur, widzę choinkę, Pietro Pawłowsku, kurczę, to mi, ach. Siatełka, kurca, usiadł, to już nieważne, ja tam już kto tam, kurca, o szczegóły, nie? O czym? MiG-25, BRR-12, jakieś inne diabły, nie? A my między tymi, kurca, takim wielkim wylądowali, tam zakowaliśmy, nie? Samochód, kurca, nas porwali z tym kogutem. Stanęliśmy, pogoda rzeczywiście do niczego, leje deszcz, jest noc. Tamożniki przyszli, kurcza, tego, oczywiście popatrzyli wszystko, dokumenty jak trzeba, nie tam, zgoda generały już na nas czekali, bo to z Moskwy zgoda przyszła od samego Zajcera, tak się nazywa, generała, który rządzi całą tą przestrzenią rosyjską. Także tam specjalnie tak jakoś ludowo nas się potraktowano, do hotelu dali nam taki, według nich naprawdę standard, 5-gwiazdkowy hotel, ale to było rzeczywiście tylko w standardach tamtych, tamtejszych. No i rano mi mówią, to Wadema, to będzie was kosztował tyle i tyle, bo to tamto, $800 miał nas kosztować hotel. Ja mówię, to na co tam taki pokój? Każdy osobny pokój tam, gdzie nie ma żadnych luksusów, to, że telewizor taki stoi, gdzie ma dwa kanały, to po co mi taki pokój? Pójdziemy do jednego pokoju, będzie nas kosztował $100, nie? No to jak chcecie, ja myślałem, że oni nas potraktują jako gości, ale to tak się okazało, że to nie tak wygląda. Generał mnie wezwał, przywita te lokalne, przywita się ze mną, spojrzał, no to tego, pogratulował i dał prikaz. Obojętnie ile będą, obojętnie co będą brali, ile paliwa, to ma ich tu kosztować $3000 i tyle. To jest moja sugestia, znaczy moje domysły, tak jak było naprawdę. Bo paliwo miało nas kosztować $400, hotel miał nas kosztować $100 i tam jakieś drobne nawigacyjne, powiedzmy $1000 byśmy zostawili, dałbym jeszcze tam, powiedzmy tam opiekunce, która była rzeczywiście bardzo sympatyczna, ta Rosjanka była i tak się dla mnie dobrze opiekowała, że o. W każdym razie, mówię tutaj, dam stówkę, bo dwoje dzieci ma samotna, nie, to wsparłbym ją tam trochę finansowo. W każdym razie zaczarżowali nas na $3000, z paliwem wyszły numery, niesamowite, przywieźli 20 beczek, z każdej beczki tyle tylko się dało wziąć paliwa. Resztę, jak rura ssała pompa, to ją zasało i się skurczyło, tak, tak i koniec. Co to, woda? Nie, te błoto takie, szlam wtedy. To jak mechanik zostawił, jak mechanik to zobaczył, to ja nie lecę, Waldemar, ja nie lecę. I zaczęły się chcyłki. Ja do laboratorium z paliwem, przywożą paliwo, ale haroszuje to paliwo. Nie? Ja mówię, nie haroszuje, ja chcę jeszcze raz zobaczyć. Proszę mi zrobić jeszcze raz analizę. Ja muszę przy tym być. I mówię do mechanika, jedź i zrób to analizę. I ja się na tym nie znam. Myślałem, że w pysk dostałem, ale się tak wkurzyłem na niego. Pojechałem ze spokojem, oczywiście uspokoiłem się. Pojechałem, posiedziałem 3 godziny, robili te wszystkie tam analizy, jakie tam trzeba. Babka taka była sympatyczna, mówi, dzisiaj rodzinę miała z Krakowa, mówi, nie Waldemar, paliwo jest dobre, to ci zaręczam, robimy, popatrzcie przy tobie, robimy, jest dobre. Jedynie te właśnie zabudowy brudy. Czyli decyzję żeśmy podjęli, tyle z beczki, ile się da, zatankować, mamy 12 godzin lotu z Pietropawłowska, na przed całym Morze Beringa do Kamczatki, wyspa Świętego Pawła, taka ciupka, nie ma innej mapy. Ale to jest to, o czym mówiłeś. Tak. 5x3, taka malutka, nie? Dobra, tam mamy lecieć, liczę to, tamto paliwo, jakby to nam wystarczyło. Ten wiatr, kurczę, północny wiatr, nie będzie nas. Będzie albo nam przeszkadzał, albo będzie, nie, będzie zero, nie? Czyli po prostu neutralny. I tak kurczę analizuję. Jak będzie nam przeszkadzał, maksymalnie liczę, dobra, 14, 14,5 godziny możemy wisieć w powietrzu. Odcinek mamy z taką i z taką prędkością, że przewidujemy na 12 godzin. No mamy rezerwy. Bo lotnisko na Sandpoint Island jest po prostu czynne w dzień, a w nocy samemu się, pilot sam obsługuje to lotnisko.
poprzez włączenie sobie przycisku radia na częstotliwości danej i po prostu zapala się i teraz stręt, czyli natężenie światła w zależności od ilości przycisku. I teraz jakby klucza nie zapalimy tego klucza. Niech nasza radiostacja nie podpasuje tej amerykańskiej tam. Nie ma mamy. W każdym razie, no nie, przepraszam, tutaj, bo my mamy Kinga 165 akurat tego, to, a jeszcze mieliśmy zapasy. Także w każdym razie jest taka decyzja, nie? I teraz zatankowaliśmy się, pół godziny silnik pracuje, ale stwierdziliśmy, że ja widzę, Andrzej stresy taki ma, leży tylko, bo jesteśmy 3 dni już, Andrzej w sufit patrzy. Już wie, o, coś niedobre. Mechanik chodzi taki. A ja chodzę, mówię, w końcu ktoś tam, jakaś sytuacja była taka, żeśmy się nie mogli dogadać. Pieprznąłem drzwiami, poszedłem do sklepu, kupiłem sobie moskowski, pół litra, orężadę, ryby, kawałek, bo wędzony mieli łososia. Siadłem na ławce w parku koło tego hotelu. Litka stoi przed portem International Pietropawłowsk. Nie? Psy chodzą, tutaj kosze tak ze śmieciami chodzą tam tacy. W Litce śpi, rodzina śpi, bo butelki dzieci noszą, tam podają. To jakieś drabince tam wchodzą na ten postument i do Litki i tam dom mają w tej Litce. No a ja siedzę na ławce, szczęścia w oczach nie mam, piórca, ale gdzieś mam, może się napić. Flaszkę wódki obaliłem, z tą rybą jakoś mi to poszło, co na mnie się głowie nie zakręciło za bardzo. Nie myślałem o tym, a ludzie przechodzili koło mnie, tam nigdy nie zwracał uwagi, tam w tramkach taki urzęd, jakiś tam sobie to byli normalne. Tak. Mało było, poszedłem, taka buda stała obok tego portu International. Wchodzę tam, a taka niby to restauracja, to jest taki barakowóz, coś takiego. Były tam flaszki wódki, były tego. Ja mówię, jeszcze butelkę, nie? Wziąłem tę butelkę, siadłem tak. Czuję, że mam dosyć, nie? Ale i tak sobie myślę. Bo to tak, jak człowiek wypije sobie, to jakoś mu te myśli klucza się zbiorą lepiej. I tak sobie myślę. Gdzieś mam. Wyślę tych palantów do Polski. Stoi IU 62 i dam po prostu im na bilet, niech sobie lecą, a ja sobie nie dam rady, muszę sobie dawać radę, nie ma siły, to jest ostatni odcinek, niech się dzieje co chce, polecę sobie sam i resztę robię, nie? I taki naprawdę pełen optymizmu siedzę, ruski taki też tam stoi koło mnie, się kiwa, ja mówię, niemnożko, okej, dawaj. No, nic się nie pytam, ja nie co, tak łamaną mężczyzną gadałem do niego. Tego, no, to piłem. No i tego, wypiłem, tam jeszcze o tyle zostało w tej flaszce, pod pachę flaszkę, już zadowolony, decyzja podjęta, nie? Czyli mówię do chłopaków, proszę bardzo, nie ma siły, wracacie do domu, kasa jest, a ja lecę sam. Dobra, przyszedłem do hotelu, druga w nocy, położyłem się spać, flaszkę postawił na stole, przespałem się. Rano, patrzę, oni wcześniej wstali na śniadanie, poszli, ja schodzę na śniadanie, takie talerzyki były do śniadania, kartoszki, tutaj takie jakieś te, tam jakąś zupę dali, takie dziwne jakieś to jedzenie było, no ale tam zjadłem, tam trochę kasała. Ja mówię, chłopaki, pieniądze są, proszę bardzo, dowiedzieć się samolot do Moskwy, o której przylatuje, kiedy odlatuje, leczyć. No wiesz, Waldemar, ja to tak myślę, że powinniśmy sobie dać radę, nie? A w Seulu jeszcze było, że Andrzej, on tak bardzo chciał do tego lotu, to był zestresowany, tu czas gonił i to jeszcze w Seulu, ja mówię, Andrzej, jak się denerwujesz, bo do tego lotu ci się tak śpieszy, do tej pracy, do lotu, nie? To mówię, to weź sobie wsiąść, kurczę, i poleć, no. I rzeczywiście dałem mu w Seulu już raz pieniądze przy wysokiej temperaturze. I na wysokości, nie pamiętam ile, ponad 2000 metrów poszli w drzewa, bo po prostu tak o tym pesie altitude, nie? I tego, i chłopa odwiedziłem, ale żałowałem później, bo to tak naprawdę nieprzyjemny widok, kiedy się coś robi takiego, a człowiek, miałem sytuację takie, że ten silnik pod tarcie, gdzie była duża wilgotność, trząsł się. Jakby było lądowanie przed siebie, bo nie ma możliwości, on przerwie, to co się stanie z tym zbiornikiem, który jest pełny z tyłu? No, on chrupnie na mnie. Także krótko to trwało.
No i także to już od tego momentu ci moi koledzy, ci sponsorzy tam byli, tam tego spotykaliśmy się, co, to był naprawdę dobry czas. Bum, 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 jak szło, jak po sznurku, kolegę spotkałem z pilota z Dęblina, przewiozłem go z Hamilton do Ottawy, to mało mi po rękach nie całował. No i później żeśmy dolecieli do Goose Bay, tam miałem pilota takiego, takiego no, 260 godzin miał nalatany, przyleciał specjalnie z Anglii do Nowozelandczyk, żeby ze mną lecieć przez Atlantę. Ja mówię, nie ma sprawy, bo poleciał ze mną, żeśmy mieli o tej porze tak dobry, dużo szczęścia, po wystartowaniu z Goose Bay, czyli z Kanady, właśnie na Grenadzie, 500 km widziałeś. Tak jak okiem sięgnął, kurczę, czyściuteńko, wiatr z tyłu, nie? Prędkość tak powiedzmy 140 nautów, no to tak powiedzmy 250, 260 na godzinę. Lecimy sobie, wylądowaliśmy na Sassurach, czyli dla Cypru, Grenlandii. Tankowanie, patrzę, tu front idzie, rozgrywka taka jest. Tu front idzie, już nie czekamy, przeskakujemy góry, żeby szybko, bo tam jest bardzo wysoko, trzeba przejść. Idziemy do Kulusu, brzegiem takim, w Kulusu zima już na całego jest. Nie? Pogoda już nas goni, my startujemy na drugi dzień, znowu startujemy z Kulusu do Reykjaviku, 160 lotów, 300 na godzinę, w Reykjaviku lądujemy. Patrzymy się, facet przychodzi do nas, po polsku mówi, a co wy tu robicie? Ja mówię, no przylecieliśmy, skąd? No do oka świata leci. Niemożliwe, chodźcie do mnie do domu. Poszliśmy na kapuściak do domu, opowiedzieliśmy tam naszą historię, a on mówi, ja tak stoję, w golfa sobie gram, patrzę się, Antek leci. No już też coś wymyśli, coś takiego, że już se nawet tutaj Antka kupili. Ale patrzę się, SP, no z Polski przyleciał, bo on akurat na podejściu, a piękna pogoda była, na podejściu podchodzimy, kurczę, w samochód jedzie, przyjechał i dopiero mi was widzę, wy z Polski. To już tak. Oczywiście tak, ten klub miejscowy był powiadomiony o naszym przylocie, bo to tam już tam Ameryka Północna, tutaj ci z Europy ludzie już zadziałali, przyjęli nas elegancko, tam fajnie było. Także startujemy po dwóch dniach, już nikogo nie mamy, tylko mechanik i ja i planujemy na Wyspy Owcze, tam pójdzie do Sandburg, takie jest właśnie lotnisko między te Shetland Island i Wyspy Owcze. Mówię, tam wylądujemy, jak będzie trzeba. A my dostaliśmy takiego szwunga, że ja liczę, 300 na godzinę lecimy, ja liczę, że my będziemy w tym, lecimy do Norwegii, do, no. Przepraszam bardzo, że tak czasami tam na tutaj do Norwegii, już do Europy wchodzimy. I jesteśmy tak gdzieś, mamy, do, jak już zachód słońca jest, my jeszcze mamy pół godziny do lotu. Oczywiście deszcz pada, a tutaj była piękna pogoda na tym Atlantykiem, tutaj na północnym. Także super było, ja mówię, Bogu, gdzie będziemy tu? Idziemy, tu tam wylądujemy. Lądujemy w tym. Stefan miał w Norwegii, kurczę, podprowadził nas radarkiem elegancko, fajnie, żeśmy wylądowali szczęśliwi. Paliwo, bum, zaraz zatankowaliśmy. Rano, mówię, piąta godzina startujemy do Polski. Niedziela będzie, nie? Bo jest godzina gdzieś 11. Dwóch do hotelu, ja szybko planowanie, bam, bam, bam. Do GPS-a wróciłem, wrzuciłem trasę całą do Rzeszowa, kurczę. Godzina trzecia, w ogóle nie spałem, nie mogłem spać, bo to było tak emocjonujące, że to już będzie... Nie mogłem się doczekać jednego, kiedy gębę otworzę po polsku, jak on mi powie contact with Warsaw Control. To już wrócę, ja mówię, to już będę cały szczęśliwy, nie? I rzeczywiście wystartowaliśmy, pogoda była gdzieś 120 metrów podstawa, wiatr wieje, deszcz pada. 6 godzina rano, ciemnica, jak nie wiem, hop, a pani mi mówi, jak byś chciał, bo byśmy chyba, nie pamiętam, 5 tysięcy zaplanowali, a mówię, jak byś chciał, byś wszedł na 7 tysięcy, to będziesz nad górami. A, to przyjemność, hop, nad góry, kurczę, a tam płasko, pięknie, płasko, już pomału tam zaczyna słońce wychodzić, no idziemy sobie tutaj nad Bałtykiem, no i słyszę, proszę łączyć z Warszawą kontrolą. I kurczę, aż mi łzy poleciały. Darmowo. Tak, jak chcę teraz przypomnę, to aż kurczę, było coś niesamowitego. Powiedziałem, kurczę, po polsku przywitałem się, a ten odpowiedział mi normalnie, jakby sobie leciał, kurczę, tam ze Szczecina do Rzeszowa. I tak rzeczywiście tak było. Do Poznania na Czempin, nad Łódź, kurczę, nad Łodzią mi ten mówi,
z Warszawy, nie, bo to tam było Hosztonie, tam później Poznań kontrola była i jakby na Warszawę przyszedł. I wiesz co, mówi, nie masz zgody, tam mówi, będziesz miał kłopoty, bo nie ma celników w Rzeszowie, na ciebie nie czekają. Mówi, będziesz musiał lądować w Krakowie. A wie, o cholera. Zaczynają się problemy. A tak powiedziałem przez radio, nie? A ten kontroler mówi, no ja też tak bym powiedział. I za chwilę, ja komórkę mam, zadzwoniłem tu do Rzeszowa, działałem do kolegi, mówię, że przylatuje, no to tego, no i ściągnął. Za chwilę on mówi, mamy wiadomość, że celnicy będą na ciebie czekać. I rzeczywiście przyleciałem tak niespodziewanie w kameralnej atmosferze, żona mnie witała, parę osób i jeden człowiek z radia. Przyszedł z radia rzeszowskiego, taki co zawsze kontakt z nim trzymałem, wylądowałem. Podszedłem do samolotu, ucałowałem śmigiełko, powiedziałem dziękuję, skończyłem.